Cześć i czołem. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam tak na super mega prędkości pokazać, jak zrobiłem własną tokarkę do żywic epoksydowych, a konkretnie do obrączek, bo tym ostatnio się zajmuję i bardzo mi się to podoba. Będziemy potrzebowali wiertarkę dwubiegową, stojak do tej wiertarki, kawałek płyty, podpórkę i kilka wkrętów. Jeżeli chodzi o dane techniczne poszczególnych rzeczy, które tutaj mamy, to w zasadzie tylko dwie można wymienić, bo mamy wiertarkę z celmy dwubiegową mam i tutaj chodzi o to, żeby ona miała wolne obroty i szybkie obroty. Na wolnych obrotach ona jest bardzo silna i ona podczas obróbki ona nam nie zwalnia. Ma uchwyt samodokręcający, co dla mnie jest na plus, chociaż mogła mieć uchwyt metalowy, ale tutaj jest plastik. To jest wiertareczka, jedna sprawa. No i druga sprawa, uchwyt. Uchwyt jest z podstawą żeliwną, jest dosyć solidny ten uchwyt. Niestety mi się kiedyś uszkodził, no i niestety tutaj taka nastała awaria, więc mogę go spokojnie wykorzystać. A jedyną rzeczą, którą muszę w niej zrobić, to muszę tutaj wywiercić dwa otwory. Kawałek płyty meblowej, którą będziemy wykorzystywali jako stolik dla usztywnienia całej konstrukcji. Tak pro forma podam tylko wymiary. 260 mm na 560 o grubości standardowej 18 mm. I do niej właśnie będziemy przykręcać i ten statyw, i tą podpórkę, która będzie nam ten cały statyw trzymała równo w poziomie do tej płyty. I dzięki temu będę mógł spokojnie sobie wykorzystać to jako tokareczkę. Po przykręceniu tej podstaweczki muszę tutaj usunąć z tego statywu jedną rzecz, która mi nie będzie potrzebna, a mianowicie tą rączkę. Pokazywałem Wam wcześniej tutaj dwa otwory, które wywierciłem dużo wcześniej w tym żeliwie, bo ja już mam to przetestowane, ale teraz Wam pokażę, w jaki sposób to poskładać, jeżeli będziecie mieli taką ochotę. Kładziemy ten statyw w ten sposób i dwoma wkrętami przykręcamy do płyty. Teraz czas przyszedł na zamontowanie wiertarki w uchwycie, więc wkładam. Tu należy dokręcić uchwyt. I tokarka gotowa. No dobra, ale powiecie mi, co mi po takim zestawie, skoro co, jak ja mam tutaj coś wytoczyć. Żaden problem. Już Wam pokazuję. Ja na samym początku zacząłem od dwóch takich przyrządów. Pierwszy przyrząd jest to przyrząd stożkowy do osadzania obrączek i obrabiania ich od zewnętrznej strony. Drugi przyrząd jest to przyrząd do obrabiania otworów. Na sam początek idealna sprawa, pod warunkiem, że nie będziecie na tym obrabiali już później na mokro, co w zasadzie jedno z drugim się troszkę wyklucza. Dlatego, jeżeli macie gdzieś zaprzyjaźnionego tokarza, można go poprosić o to, żeby zrobił Wam taki stożek. Można znaleźć mniej więcej takie wymiary tego w internecie, albo jeżeli ktoś będzie z Was chciał, mogę Wam to zwymiarować i podać, ale to musicie zostawić komentarz z zapytaniem, czy z informacją, że chcecie takie coś. Druga sprawa to jest przyrząd do robienia otworów w obrączce i tutaj to samo, to jest wszystko z aluminium zrobione, także podejrzewam, że tokarz, jeżeli się znajdzie taki, to może Wam coś takiego ogarnie.
Jest jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jest podtrzymka, podpórka na dłuta do obrabiania. Ja akurat nie zaadaptowałem płytę 10 mm i do tego taką podtrzymkę, na którą sobie mogę spokojnie postawić dłutko. Dłuta możecie sobie kupić w internecie, ewentualnie jeżeli ktoś ma dostęp, może sobie zrobić samemu takie dłutka. Ja kiedyś sobie takie zrobiłem i mam 3 takie dłuta, plus jeszcze 2 takie testowe, które właśnie sobie sprawdzam. Ale żeby nie być gołosłownym, to ja Wam jeszcze zrobię taką prezentację szybką, jak to sobie radzi. W moim przypadku akurat nie, ona jest wykorzystywana w 99% do obrabiania żywic epoksydowych. Dlatego zamocuję sobie tutaj taki pierścionek z żywicy. I teraz on sobie tutaj luźno jest osadzony. Bierzemy śrubokręt. On jest tutaj nacięty, ten przyrząd. Tak jak mówię, jak wpiszecie sobie... O! Tak, i mam... Jak wpiszecie sobie w internecie przyrząd do pomiaru średnicy obrączek, no to w tym momencie można znaleźć taki wzór, na którym można się posiłkować. Także załączamy tokarkę. Problemy techniczne, ale to jest wszystko do rozwiązania. To są oczywiście tylko takie krótkie i proste przykłady, że takie zestawienie może służyć za mikrotokarkę, z tym, że musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to będzie toczyło malutkie elementy. To nam nie wytoczy dużych, nie wytoczycie z tego misek, nie wytoczycie z tego innych różnych fajnych rzeczy. Małe, czasami trzeba coś takiego wytoczyć. Jeżeli ktoś próbuje zacząć zabawę z biżuterią, jak najbardziej, dlaczego nie. Tutaj Wam pokażę jeszcze ten przyrząd do obrabiania otworów. Ale nie będę Wam już tutaj pokazywał, jak ja obrabiam, bo tutaj ciężko byłoby do środka trafić kamerą, żeby Wam coś pokazać. Wrzucę Wam kilka zdjęć z obrączek, które już zrobiłem, bo tutaj mam obrączkę, która jest z gotowej formy, bo takie też posiadam, z tym, że ja bardziej lubię robić formy od podstaw swoje. Bo taka gotowa forma, ona bardzo ogranicza pole działania. I jeszcze Wam co mogę pokazać a w zasadzie możemy poświęcić ten uchwyt, bo on już jest do niczego. Pokażę Wam, że to też jest w stanie toczyć. To jest drewno bukowe, dlatego te dłutka i ten zestaw daje radę. Krótkie podsumowanie. Czy opłaca się robić taki zestaw? Jeżeli masz u siebie w warsztacie statyw do wiertarki oraz wiertarkę, troszkę kreatywności, jeżeli chodzi o podpórkę do tego, żeby na tym stabilnie osadzić sobie dłutko, które możesz ewentualnie kupić bądź zrobić, jak najbardziej, dlaczego nie? Ja jestem z tego zestawu bardzo zadowolony.
Żałuję, że nie mam tutaj, bo w zasadzie takiej własnej, własnoręcznie zrobionej obrączki. Nie mam, żeby wam teraz tutaj na żywo pokazać, dlatego będę się musiał wspomóc tylko i wyłącznie zdjęciami, bo wszystkie obrączki, które miałem, się po prostu rozeszły i nie mam kompletnie nic. Możesz na tym toczyć żywicę, możesz na tym toczyć żywicę z drewnem bądź samo drewno. Można to również wykorzystać jako, załóżmy, potrzebujesz ze śruby zrobić stożek. Też można by w zasadzie się pobawić z pilniczkiem, czy dodatkowo jakąś szlifierką osadzasz śrubkę, wkładasz. Na różnych filmikach jest pokazane, jak bardzo prosto zrobić, nie? Można, można, tylko po prostu trzeba trochę ruszyć głową i w zasadzie da się to wszystko zrobić. Dobra, kończąc, nie przedłużając, chciałbym was wszystkich zaprosić bardzo serdecznie na mojego fanpage'a wycinajka.pl na Facebooku, na Instagrama, gdzie również wrzucam różne moje tam takie cuda, które tworzę. Zapraszam was również na wszystkie grupy, które są w opisie. Wszystkie grupy, wszystkie fanpage'e, wszystko co tam się mieści, wszystko macie w opisie, tylko trzeba to rozwinąć i przeczytać. I chciałem jeszcze bardzo serdecznie podziękować jednemu z was, który mnie bardzo mocno wspomógł, można powiedzieć niematerialnie, ale maszyną. Widzieliście już ją na samym początku. Dostałem taką oto wkrętareczkę z Festola w idealnym stanie, używana, ale w idealnym stanie. Przyjechała do mnie prosto z Norwegii. Bardzo serdecznie dziękuję. To się ceni. Ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem do dzisiejszego dnia, a minął już prawie tydzień. Dobra. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jeżeli się podobało, zostaw komentarz. Jeżeli się podobało, zostaw łapę w górę. Jeżeli się nie podobało, daj łapę w dół. Ale zostaw komentarz, dlaczego ci się nie podobało. Brakuje tu jeszcze jednej rzeczy, konika, ale może z czasem się dorobię. Dobra, nie przedłużając, bez pitolenia, Olo76. Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia w następnym filmie. Nara!